dzień dobry. Wtorek, godzina 14, 13 dzień kwietnia 2021 roku. To jest właściwy dzień i właściwa godzina, żeby zaprosić Państwa do obejrzenia kolejnego wydania magazynu Bundesligi Bundestag na antenie kanału sportowego. A te kilkadziesiąt minut, jak zawsze, spędzę z dużą przyjemnością w towarzystwie Damiana Gąski, Die Qualität weszło FM. Dzień dobry. Marcin Bożencki, TVP Sport. Dzień dobry, witam. Ależ to dzisiaj była wielka radość wstać rano, wyprasować trykot, szalkę i założyć go do programu. No nierzadko taka przyjemność była w ostatnich właściwie kilkunastu miesiącach, bo chyba od stycznia 2020 roku, no to drugie zwycięstwo. Najpierw to 4-0 z Hoffenheim, teraz 1-0 z Augsburgiem. Wczoraj już widziałem w Bildzie, polał się w redakcji Bilda mocniejszy alkohol, bo już przeprowadzili symulację, co musi się stać, żeby szalkę się utrzymało. Ja tak daleko myślami nie wybiegam, ale cieszę się tym małym sukcesem. Ja tak jak to zobaczyłem, to myślałem, że to ty maczałeś w tym palce, a nie dziennikarze Bilda. Ale tak wiecie, no tak zupełnie poważnie licząc, a jednak z matematyki w szkole podstawowej byliśmy co najmniej solidni, jeśli nie dobrzy, no to 6 razy 3 daje nam 18, w tej chwili 13 punktów straty do miejsca barażowego. No nie będziemy się oszukiwać. No nie będziemy, rachunek prawdopodobieństwa nie sprzyja raczej temu, żeby wierzyć w utrzymanie szalkę. Ja już Schalke traktuję jako drużynę, która jest w drugiej Bundeslidze, bo my tak szykując się też do programu zerkaliśmy na terminarz, o czym później pomówimy, tych drużyn, które walczą o utrzymanie. Wiesz co, a może sobie dzisiaj wszystko przekręcimy i pójdziemy tak troszeczkę niezgodnie ze scenariuszami. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda sytuacja tych zespołów, które walczą tak naprawdę o utrzymanie w Bundeslidze, które są gdzieś dzisiaj między strefą spadkową, barażową, a nad strefą barażową. Wiesz, popatrzmy. Tak, i nie to... mamy tutaj Schalke, no bo o tym, o czym zacząłem mówić, no bo Schalke jednak traktujemy z całym szacunkiem tutaj dla naszego kolegi, który jest ich wielkim sympatykiem jako drużyna, która będzie już w tej drugiej Bundeslidze w następnym sezonie. No ale drużyny, pięć drużyn, zobaczcie, mocno o tą pierwszą Bundesligę walczyć będzie. Przygotowaliśmy dla Państwa ten kalendarz Kolonii, Arminii, Herty, BSC, Mainz i Werderu. Co mi się od razu rzuca w oczy, to... Dwa najbliższe mecze jednak Mainz. Mainz, który mam wrażenie, że jednak po tych zmianach personalnych w pionie sportowym gra po prostu najfajniej w piłkę i jednak regularnie punktuje. Natomiast zobaczcie, co też czeka Mainz między 31 a 34 kolejką. To jest Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg. I tutaj... Jeszcze czwórka, to jest aż niebywałe, no, jak ułożył terminarz. I tym ważniejsze są najbliższe dwa mecze z Hertą BSC i Werderem, z tymi bezpośrednimi rywalami do pozostania w Bundeslidze, bo ten kalendarz potem jest trudny. Hertha 26 punktów. Tak popatrzymy sobie i porównamy kalendarz. Hercie zostało Mainz, Freiburg, Schalke, Arminia, Kolonia i Hoffenheim. Arminii, Augsburg, Schalke, Gladbach, Hertha, Hoffenheim i Stuttgart. Kolończycy wyglądają mi na zespół, który ma duży problem. Mają duży problem, to raz. Pozbyli się trenera Markusa Gisdola i zatrudnili Friedhelma Funkela. Moim zdaniem jest to takie sięgnięcie po dinozaura, który niewiele w tym zespole zmieni, bo tak jak mówiłeś o przykładzie Mainz, on pokazał, że powinno się zatrudnić raczej trenera, który czegoś zespół nauczy i jakoś go rozwinie piłkarsko, żeby o te punkty walczyć. No tak nie spodziewałem się, że po Funkelu, który jest od kilku miesięcy, czy kilkunastu jest na bezrobociu, który mówił, że już kończy karierę, coś wniesie do zespołu z Kolonii. Schalke rzeczywiście jest w opłakanej sytuacji, natomiast też ma na rozkładzie jeszcze Köln, Arminię i Hertę, więc Köln, Arminię i Hertę, dobrze mówię. No to więc... bardziej może być zespołem, który będzie decydował o tym, kto spadnie, tak, niż że sami nie spadną. No być może. W jakiś sposób karty będą rozdawać. Coś w tym jest. Ja najbardziej z tych ekip, z tych pięciu ekip doceniam drużynę właśnie Mainz, bo moim zdaniem grają najatrakcyjniejszą piłkę, ale też najbardziej efektywną. Ale kiedy popatrzymy na ten terminarz, no to będzie bardzo, bardzo pod górkę. No bo wydaje mi się, że on ogólnie jest najtrudniejszy, bo sześć kolejek, z czego uważam każdy mecz trudny, bo nie tylko z tą top 4, ale też mecze z bezpośrednimi rywalami, które często nazywane są tymi o sześć oczek. Ja w tej chwili diagnozuję, jeśli oni nie zdobędą, powiedzmy, minimum 4 punktów w dwóch najbliższych kolejkach, to mimo że naprawdę pokazali skuteczność zarządzania kryzysem, przyjęli właściwych ludzi, to może być problem. To może być problem, no bo z Bayernem zawsze musisz kalkulować porażkę, a trzy pozostałe drużyny grają o coś. No Dortmund jeszcze ma te iluzoryczne szanse, żeby swoich rywali dogonić i zagrać w Champions League, bo też wiemy, co dla Dortmundu oznacza jednak brak Ligi Mistrzów. To się nagrywa w tej chwili. Jesteśmy na żywo, ale to też się nagrywa i myślę, że to jest dobry czas, żeby się pobawić w takie typowanie. Kto spada, kto w barażach.
Marcin Bożyński. Myślałem, żeby zacząć od was, bo ja, tak? Będę no ja będę się odpowiadał, oczywiście. To ja powiem szybko. Spada Schalke, spada Kolonia, gra w barażach Arminia Bielefeld. Dla mnie spada Schalke, spada Arminia, w barażu gra Mainz. Czyli Kolonia i Hertha się ratuje. Tak, tak, Hertha się ratuje. To byłoby dla mnie największe zaskoczenie, gdyby Hertha spadła, ale uważam, że tak na finiszu utrzymają tą pierwszą Bundesligę. Nie, no to dla mnie też najbardziej realistyczny scenariusz jest taki ze spadkiem pewnie Schalke i Kolonii i z barażami Arminii Bielefeld, choć oczywiście jako wierny kibic i sympatyk Schalke takich rzeczy mówić nie powinienem i promil nadziei. Ale zobaczcie, wszyscy wybroniliśmy Hertę. Tak, wszyscy wybroniliśmy mimo tego futbolu prezentowanego przez piłkarzy. Ja tak zastanawiałem się, jeśli weźmiemy pod uwagę każdy ten zespół, on każdy coś ma, no Mainz gra fajną piłkę, Hertha ma chociaż jakieś pieniądze. No nie, no, Hertha ma chociaż jakieś indywidualności. Na przykład takie, no właściwie nie ma niczego. Nie ma drużyny, nie ma za wielu indywidualności, tak, na poziomie, ani nie ma trenera. No każdy czymś się chociaż wyróżnia. Ma super kibiców, których w tej chwili nie ma na stadionie. No tak, Werder ma chociaż jakieś doświadczenie w walce o to utrzymanie i tak dalej. Natomiast no Köln ma no niewiele narzędzi. No tak, to jest ciekawe zestawienie ostatnich 10 trenerów FC Köln. Jak punktowali drużyny, jak punktowały pod ich wodzą w pierwszej i drugiej Bundeslidze. Także w przypadku ostatniego ze szkoleniowców nie wyglądało to najgorzej, zobaczcie. Tak, rzeczywiście to wyglądało co, no, jak na Kolonie przyzwoicie. No, no, generalnie też umówmy się bez szału, 1,2 punkta. Przechodzimy do chyba jednak najbardziej szokującej historii w Bundeslidze, która wydarzyła się w ostatnich godzinach, a mianowicie już wiemy, że Adi Hütter, mimo tego, co mówił jeszcze dziennikarzom telewizji Sky 28 lutego 2021 roku, a wtedy pamiętamy, to było kein Thema, nie ma tematu, nie odchodzę, zostaję w Eintrachcie, gram z tym klubem do końca, marzę o tym, żeby z tym zespołem grać w Lidze Mistrzów, grać w europejskich pucharach. Ale co robią pieniądze? 7,5 miliona płaci Max Eberl, do tego ewentualnie 5 bonusy. One są możliwe. No i Adi Hütter, podobnie jak Freddy Bobic, odchodzi z Eintrachtu Frankfurt. Czy potraficie zrozumieć tę decyzję? Znaczy decyzję o odejściu jestem jeszcze w stanie zrozumieć, bo rzeczywiście no okej, fajnie, ta przygoda z Ligą Mistrzów byłaby sympatyczną puentą, natomiast to nie jest tak, że on zagrał sobie 6 meczów i to było wszystko. Musiałby tę drużynę poprowadzić przez cały sezon, mierzyć się z grom na 3 frontach, prawdopodobnie zebrać bęcki w Lidze Mistrzów. To raz. Dwa, ten zespół będzie na pewno latem osłabiony, bo 2-3 ważnych zawodników odchodzi. Odchodzi właściwie 2/3 pionu sportowego, bo nie tylko Bobić, ale też Benjamin Hübner, więc no, osłabienia są dosyć poważne. Jakby rozumiem z tej perspektywy odejście z Eintrachtu, bo może uznać, że rzeczywiście dobił tam do ściany. Natomiast nie rozumiem wybrania akurat Borussii Mönchengladbach, bo moim zdaniem jest to taki raczej krok do boku, a nie do przodu. Kluby o podobnym potencjale, w podobnej sytuacji. Mönchengladbach pewnie dłużej jest w tej takiej szeroko pojętej czołówce, natomiast nie będzie miało prawdopodobnie pucharów, a zwłaszcza Ligi Mistrzów. Też straci pewnie kilku kluczowych zawodników. A czy uważasz, że nie wiem, takie przyjście Hittera to też może wpłynąć na decyzję zawodników typu Neuhaus, Thuram czy Zakaria, czy niekoniecznie? Pewnie. No, czy ja wiem, szczerze nie mówiąc, takie nie. No, wydaje mi się, że nie. No, bez przesady wątpię, żeby zawodnicy, którzy mogliby trafić do lepszych klubów, poświęcą brak gry w Lidze Mistrzów, bo przychodzi Adi Hütter, jakkolwiek zdolnym trenerem by nie był, a jest bardzo zdolny. Więc tak jak mówię, no, rozumiem jeszcze odejście z Eintrachtu, jest to w miarę wytłumaczalne. Natomiast to wybranie Mönchengladbach mnie zaskakuje, żeby pewnie dostał lepszą pensję, natomiast czy sam klub jest aż ma tak lepsze perspektywy od Eintrachtu, to bym nie powiedział. Moim zdaniem to jest tak dobry szkoleniowiec, że spokojnie mógłby nie wiem, celować w poprowadzenie lepszego klubu. Zaraz będzie wakat w Bayerze Leverkusen, może Flick odejdzie, może ruszy jakieś domino trenerskie. No chyba się trochę pospieszył. Mamy tutaj statystykę Adiego Hütera w Eintrachcie Frankfurt. Liczba rozegranych meczów, zdobytych punktów, średnio bramek, osiągnięcia, włączając to oczywiście półfinał Ligi Europy. Ja, ponieważ jestem futbolowym romantykiem, osobiście trochę żałuję, że tak się puentuje ten sezon Eintrachtu Frankfurt, bo uważam, że jednak na końcu ani Dortmund, ani Leverkusen Eintrachtu nie dogonią i że ten zespół awansuje do Champions League. No i wszystko, co zostało zbudowane, po pierwsze jakby na bazie takiej wiedzy sportowej, po drugie warsztatu trenera, po trzecie, no jednak moim zdaniem tego, o czym opowiadał nam Bartek Niedźwiecki,
atmosfery w klubie, atmosfery w szatni. Gdzieś tam to wszystko fajnie funkcjonuje. No dzisiaj jednak Eintracht przystępujący do następnego sezonu bez Bobicia, bez Hütera, prawdopodobnie bez Andre Silvy. Zobaczymy, co będzie z Kosticiem, czy ten piłkarz zostanie w Eintrachcie Frankfurt. To jest w ogóle niesamowite, że drużyna ma szansę na coś historycznego, a my w zasadzie mówimy o odejściach, a nie o uzupełnieniu, wzmocnieniu tej drużyny. No i to jest ta najdziwniejsza sytuacja, bo kiedy usłyszałem już oficjalną informację, że tak się właśnie dzieje, no to pomyślałem sobie, że facet popełnia duży błąd, bo być może jest to życiowa szansa trenerska, żeby poprowadzić ekipę, którą zbudował no, w Champions League. Jednak jest to elita, doczłapać się tam wcale nie jest łatwo, więc to była moja pierwsza myśl. Druga oczywiście finanse i to jestem w stanie zrozumieć. Zgodzę się z Marcinem, że wybór Gladbach akurat w tym momencie no, nie jest dla mnie do końca zrozumiały, pomijając kwestie finansowe, ale tak głębiej się nad tym zastanawiając, pomyślałem sobie, że być może Adi Hütter, będąc w klubie, obserwując to, co się tam dzieje od kilku miesięcy, potrafi zrobić ten krok przed całą resztą. Zobaczył, że Freddy Bobicz odchodzi, wiedział o tym pewnie dużo wcześniej. Znaczy wiesz, no, generalnie sytuacja trenera, czy w czerwcu, czy w lipcu, to może być diametralnie różna od, nie wiem, już końca listopada. Tak sobie to trzeba powiedzieć. Jasne. Uczciwie, no bo jeśli ta kadra nie zostanie wystarczająco wzmocniona i trzeba będzie o tym, co Marcin mówi, grać na trzech frontach, Bundesliga, Puchar Niemiec, będzie bardzo ciężko. Liga Mistrzów, do tego możesz założyć, że 5 razy przyjmiesz raczej w głowę w Lidze Mistrzów, raz coś tam ewentualnie ugrasz, zwłaszcza jeśli wróci publiczność, no to się może okazać, że już nie będzie zaufania kibica, już nie będzie zaufania władz, a prawdopodobnie przy słabszej postawie w Bundeslidze, bo też to można założyć, bo widzieliśmy, co się nawet działo z Borussią Mönchengladbach, kiedy trzeba było grać na kilku frontach, no jednak nie będzie takich propozycji finansowych dla trenera. Jasne, ale zobaczysz, to jest ten czarny scenariusz, trzeba brać go pod uwagę, ale taki bardziej optymistyczny, no Adi Hütter jest teraz w top 4, awansuje z Eintrachtem do Champions League i pracuje nad tym. Pewnie gdyby był Freddy Bobicz, byłoby o wiele łatwiej, bo ci panowie współpracowali, budowali razem ten Eintracht, by utrzymać tą kadrę, która jest i ją właśnie wzmacniać dwoma, trzema klasowymi zawodnikami i wtedy nie zakładałbym tego, że w tej Champions League, oczywiście przy lekko szczęśliwym losowaniu, będą Bęcki praktycznie w każdej kolejce. A jak sądzicie, dlaczego są tacy, powiedziałbym, zdecydowani i autorytatywni w tych wypowiedziach trenerzy, a potem jednak no, nie dotrzymują tego słowa, oni łamią te deklaracje. Tak było z Rose, tak jest teraz z Hütterem. To ja nie wiem, czy to jest potrzebne. No to jest rzeczywiście taka nieścisłość, której być nie powinno, bo rzeczywiście obaj deklarowali, że będą zostawać w swoich klubach, a tak naprawdę perspektywa zmieniła się po 3-4 miesiącach. To pokazuje, że w sumie zresztą tak już było jakby od paru lat takie, że jeżeli dyrektor mówi, że trener ma raczej spokojną sytuację i nie powinien się martwić, to powinien się spodziewać tego, że w momencie jak przyjedzie do klubu i będzie już spakowany. Ciekawy jest też ten trend, że ósmy klub Bundesligi, jakkolwiek spojrzeć, płaci. Jeżeli dojdą tego bonusy, to zapłaci ponad 12 milionów euro za trenera. Jest to rzecz, która raczej była dotąd niespotykana. Faktem 5 milionów sobie odbiją, bo Borussia Dortmund będzie musiała zapłacić za Marco Rose. Natomiast no, ja się cieszę, że jakby coś takiego się popularyzuje, bo ten trener to jest jednak nierzadko większa wartość dla klubu niż piłkarz i w sumie zawsze ci piłkarze kosztowali miliony, a teraz może warto, by i trenerzy byli tak docenieni. No tak, no bo tutaj się okazuje, że pewne jest pewnie 10,5 miliona euro, a możliwe, że prawie 15 milionów. No, Eintracht Frankfurt, nie sprzedając żadnego piłkarza, tyle za chwilę wrzuci do kasy. No tak, no biorąc pod uwagę, że biorąc całą tę podstawę 7,5 milionów za Hütera, to już będzie piątym najdroższym transferem z klubów w historii. Oczywiście do tego kasa za Bobicia. Tak, do tego kasa za Bobicia, kasa za awans do Ligi Mistrzów, kasa za sprzedaż kilku piłkarzy. No, o ile z trenerem sobie poradzą, tak myślę, że ta kasa za Bobicia, tam te 2-3 miliony euro, to jednak może się czkawką odbić, bo pieniądze do budżetu wpłyną, ale znaleźć kogoś takiego na chwilę obecną będzie bardzo, bardzo trudno. Ja akurat wysnuję taką tezę, że większym problemem będzie odejście Adiego Hütera. Myślę, że miał on większy wpływ na zespół. Mam wrażenie, znaczy nie chcę deprecjonować Freddy'ego Bobicia, pewnie jest niezłym fachowcem, natomiast mam wrażenie, że jemu wszystkie ordery do klatki pierwszej przyczepiamy, a pamiętajmy, że on pracował w takim trzyosobowym składzie i jeżeli się czytało, że ktoś tych młodych piłkarzy do Eintrachtu zdolnych wynalazł, to mówiło się o takim człowieku, który nazywa się Ben Manga i był tam szefem skautów, teraz został awansowany, poszerzono mu kompetencje, więc myślę, że akurat
akurat ten Bobić jest troszkę przeceniany w mediach i tak jak mówię, on spija całą śmietankę, a niekoniecznie jest tak, że on jest tylko autorem tych sukcesów. Ale nie masz wrażenia, że ktoś musi tym dowodzić? No, masz dobrą ekipę, którą sam sobie jakoś skonfigurujesz i musi być ten jeden lider? Wiesz co, pamiętam, spotkaliśmy się z Fredim na kawce z Arturem Wichniarkiem, już nie pamiętam nawet w którym mieście, przy okazji jakiegoś meczu. To chyba nie kawka. No wiesz co, przedstawił nam jednak jakby pewną strategię funkcjonowania Eintrachtu i strategię zakupową i naprawdę ta penetracja wielu rynków, ona jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o ten pion sportowy Eintrachtu Frankfurt. Czy pokusić się o jakieś spekulacje dotyczące ewentualnego następcy? No chyba takim z automatu Jesse Marsch przychodzi do głowy z Red Bulla Salzburg i jakiś czas temu wspominałem, pamiętam w programie, jest trener Young Boys Bern. Nie wiem w sumie jak się czyta jego imię, Gerardo Seoane, tak to się pisze i wydaje mi się, że to też jest ciekawy kandydat. Łączony był już z Mönchengladbach, generalnie tam seryjnie zdobywa te mistrzostwa. Czyli spekulujesz, że nie pójdzie Eintracht w stronę przysłowiowego Funkela, tylko będzie szukać na innym rynku kogoś świeżego. Tak, no to już jest klub myślący dosyć nowoczesnie. To nie jest Horst Held za starami kolonii, który wyciąga emeryta Funkela. Myślę, że będą szukać nowoczesności. To zresztą Adi Hütter też z Young Boys Berno przyszedł, więc być może ten trop jest słuszny. Ale z drugiej strony zobaczcie, Adi Hütter faktycznie przyszedł z Ligi Szwajcarskiej. Mamy kilku już trenerów z Ligi Austriackiej. No to jest taki trochę zamknięty krąg, taki wewnątrz te kulturowy, germański. Ale ja się bardzo cieszę, bo z drugiej strony jednak to jest szalona motywacja dla wszystkich trenerów pracujących czy w Austrii, czy w Szwajcarii. Że warto dobrze pracować, że warto pokazać coś ekstra, bo za chwilę gdzieś ta Bundesliga cię błyskawicznie zauważy. Urs Fischer też z Bazylei przyszedł, Lucien Favre z Zurichu kiedyś. I mi się to podoba i tak też zastanawiam się globalnie nad tym, czy ten trend, który zaczyna się w Niemczech, już jakiś czas temu się rozpoczął, ten wewnętrzny rynek trenerski, lekko zahaczony właśnie o Szwajcarię i Austrię, będzie jakimś trendem, który przeniesie się na inne kraje, poważne ligi europejskie, na Hiszpanię, Anglię. Wisła Płock, Macieja Bartoszka weź. No na przykład, mówiłem o poważnych ligach, poważnej piłce, nie? Ale tak się zastanawiam i mi się to podoba. Oficjalnie mi się to podoba, a jeszcze tak pół słowa tego, o czym mówił Marcin, zresztą ty Mateusz też, że są te zapowiedzi, że trener nie zostanie wypuszczony, na pewno będzie tutaj pracował. To tak przed chwilą się zastanowiłem, że trenerem, który niewiele na ten temat mówi, a spekulacji było mnóstwo, jest Hansi Flick, bo kiedy się te spekulacje pojawiały, reprezentacja, odejdzie, nie odejdzie, to tam wiele osób chętnie stawało przed kamerą, a on sam raczej milczał. No wiesz, Hansi Flick w tej chwili jest troszeczkę nerwowy. Podkreślaliśmy kilka razy, że... Jest człowiek z brodą za nim. Tak, wiesz, bo są takie w zasadzie dzisiaj trzy obozy. Obóz Flicka, czyli z nim Karl-Heinz Rummenigge, obóz Brazo Salihamidzicia i z nim Uli Hoeneß. No jest ten taki, powiedziałbym, najspokojniejszy, najbardziej obiektywny trzeci pośrodku obóz, gdzie jest Heiner, gdzie jest na pewno Oliver Kahn. Natomiast absolutnie dzisiaj się okazuje, że ta kadra Bayernu jest niewystarczająco mocna, że jest niewystarczająco szeroka, bo brakuje Lewandowskiego, Gnabry'ego, Douglasa Costy i już Flick ma świadomość, że pewnie wieczorem, jak spojrzy za plecy i jak coś się nie będzie układało, będzie tylko Hasan. To ewentualnie albo Musiala. No i zobaczymy, prawdopodobnie Gorecka, który zacznie mecz na ławce rezerwowych, bo niemieckie media spekulują, że ten środek to będzie Kimmich Alaba. Znaczy ja myślę, że ten pierwszy mecz PSG, że to jest przede wszystkim kamień do ogródka Salihamidzicia, bo tak naprawdę to Bayer zagrał na swoim poziomie. Bayer gra dużo takich meczów, że 2-3 razy utnie się z tyłu, stworzy sobie 31-6 w strzałach. Stworzy sobie multum sytuacji, natomiast rzadko się zdarza, żeby w takiej formie jak Keylor Navas był bramkarz rywali, żeby byli tak nieskuteczni, no i żeby po drugiej stronie był Mbappe z Neymarem, więc to był taki mecz, który Bayer na 10 meczów 9 wygrywa 4-2, 5-3 i tak dalej. Natomiast ci zmiennicy są żałośni. Pamiętam pierwsze nasze odcinki na początku sezonu. Mówiliśmy, że tak jak transfery Douglasa i Rocky jeszcze jakoś tam uzasadniamy, tak Choupo-Moutinga i Bona Sarry nie. Miał być na Arminie ewentualnie, a nie na PSG. Okazało się, że właściwie żaden z tej czwórki nic nie daje, więc to tylko można podziękować Salihamidziciowi. No a jeszcze kiedy popatrzymy na mecz ligowy, ten pojedynek z Unionem zremisowany, to takiego Bayernu uważam, że już nie zobaczymy nigdy w najbliższym czasie, bo kilku chłopaków z drugiej drużyny tam już absolutnie nie było kim rotować, do tego jeszcze urazy w trakcie spotkania, więc pod tym względem dramatyczna sytuacja Hansiego Flicka. Bardzo często właśnie oceniamy trenera na bazie jego decyzji. Po pierwsze wyboru składu, po drugie jednak czytania meczu i zmian. Co dzisiaj może poczytać Flick
jak tak naprawdę odwraca się do tyłu i jest jak Paweł Jana z meczu z Ekwadorem. No nie za bardzo ma kogo wpuścić, no bo nie ma tych impulsów. No bo wiadomo, że wpuszczasz kogoś z ławki rezerwowej, kto jest w stanie ci to zdynamizować, jest w stanie dać jakiś troszeczkę pierwiastek szaleństwa. Coś, powiedziałbym, niezaplanowanego w ofensywie, to jest to jak zawsze wybitnie dowcipny wpis Tomasa Millera dotyczący akurat powrotu na boisko Ariana Robena, który wszedł w końcówce meczu Ligi Holenderskiej. Tam niczego nie wskurał, jego zespół przegrał, ale tutaj no potrzebowali go, by go pewnie w roli Jokera Miller i spółka. Także no gdzieś moim zdaniem akurat ocena na przykład w dzisiejszym meczu Flicka, czy nawet za pierwsze spotkanie Flicka, ona jest nie do końca jakby uprawniona, bo no trener nie ma narzędzi. Nawet jak zobaczymy na tą kadrę PSG i powroty niektórych zawodników do składu, no to też zdecydowanie ma więcej tych półek, z których coś może ściągać i wpuszczać Mauricio Pochettino. Nie, to też trzeba oczywiście oddać, że PSG też nie przyjechało pierwszym składem do Monachium i też miało problemy kadrowe. Natomiast tak jak mówię, dla mnie Flick ciężko mu cokolwiek zarzucać. No ten jego Bayer zagrał na swoim poziomie, on właściwie zrobił wszystko, co mógł. Natomiast no tak krawiec kraje jak mu aterista, a nie było z czego za bardzo szyć. I pewnie za chwilę tutaj zobaczymy sobie grafikę, jak wygląda ten Bayern z naszym Robertem Lewandowskim i bez Roberta Lewandowskiego. Robert zresztą przeniósł się już z rowerka na murawę i zaczął biegać, ale to są liczby, to są fakty, to są historie, które gdzieś unaoczniają nam i jeszcze raz uświadamiają, kim jest dla każdego zespołu Robert Lewandowski. No, tym bardziej zaskakujące, jeżeli czyta się doniesienia, że ta umowa z Choupo-Moutingiem ma zostać przedłużona, bo atmosfera i tak dalej. Rozumiem, że nie jest łatwo znaleźć napastnika, który zgodzi się być jokerem i pewnie zagrać kilka meczów na przestrzeni sezonu. Natomiast no, jest duża przepaść między Lewandowskim a Choupo-Moutingiem. Tam jest spora przepaść do zagospodarowania. Nie trzeba szukać napastnika. Może trzeba poszukać piłkarza, który może grać na skrzydłach i w ataku, tak żeby troszkę więcej tych minut zbierał, ale kiedy już zagra w ataku, no to zagra godnie, bo Choupo-Moutingu, owszem, strzelił gola z PSG, natomiast no poza tym, no to jest... Pięknego. No ładny strzał głową. Tak, bardzo ładny strzał głową, natomiast no poza tym on jest hamulcowym. On nie odda szybko na klepkę, nie napędzi akcji, zatrzymuje, poprawia sobie. No jest po prostu irytujący w swojej grze. Ty mówisz, żeby nie szukać napastnika, ja to znowu znaczy, drugi kamyczek wrócił do ogródka Sali Khamidzicza, bez jego robota, bo wiemy doskonale, nie, no pewnie, o tym mówili w klubie, że te poważne, najgrubsze transfery to nie negocjacje Sali Khamidzicza, tylko jeszcze wtedy Hennessa, Rummenigge, czy później Olivera Kana, ale właśnie takie transfery na zmienników, to jest jego odpowiedzialność, to jest jego robota i ja tutaj też na minus duży przy jego nazwisku, no bo dla mnie ta przepaść, o której ty powiedziałeś, nie może być tak ogromna. No, Hasan Salihamidžić ściągnął za swojej kadencji 3,5-letniej dwóch napastników, Erika Maksima Choupo-Moutinga oraz młodego Jana Fiete Arpa z HSV, któremu zapłacił 5 milionów euro rocznej pensji. Muszę ci powiedzieć, że po tych kilku meczach, które go oglądałem kontrolny, wydawało mi się, że ten chłopak coś ciekawego ma, że on coś jednak tutaj może przynieść, ale prawdopodobnie gdzieś no, do tempa poruszania się nóg nie dojechała głowa. No bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. Ani jednej minuty w seniorach, w rezerwach też niczego Fietarp nie pokazuje, więc no, ten bilans ściągania na pas, tak jak mówię, no ja wszystko rozumiem, że nie jest łatwo znaleźć do Bayernu, no ale myślę, że jednak można znaleźć kogoś lepszego. Zobaczcie, jak mówiło się o tym, że mógłby drugi raz pojawić się w Monachium Mario Mandzukic. No bo był taki temat, no tak, zanim pojawił się tam Choupo-Moutingu, no zupełnie inaczej patrzyłem na takiego piłkarza niż na tego, który aktualnie gra w Bayernie. Dzisiaj po prostu przy braku Lewandowskiego mieliby poważną dziewiątkę do grania. Słuchajcie, no to zamykamy temat Bayernu, zobaczymy, co się wydarzy wieczorem. No to spotkanie naprawdę zapowiada się frapująco i myślę, że tam będziemy siedzieć poddenerwowani przed telewizorem. Strzeli twój ulubiony zawodnik gola, czy nie? Kylian. Nie wiem, co zrobi Kylian Mbappé. Ja nie mam pojęcia. Natomiast chcę kilka minut poświęcić Dortmundowi, który no, marzy jeszcze, żeby dogonić swoich rywali. Ta strata Borussii Dortmund do Ligi Mistrzów wynosi w tej chwili 7 punktów. Tak? No właśnie, mamy tutaj tabelkę do Eintrachtu Frankfurt, 8 do Wolfsburga. To jest dużo. To jest dużo, no nie tylko na, jakby na ten etap sezonu i świadomość, że zostało 6 kolejek, tylko przede wszystkim trzeba wspomnieć formę i regularne punktowanie Wolfsburga i Eintrachtu Frankfurt.
Do Borussii mamy taki stosunek ambiwalentny, bo z jednej strony no to jest, powiedziałbym tak, wielka pochwała rozwijania młodzieży, bo tych młodych piłkarzy naprawdę tych młodych dobrych, albo bardzo dobrych, albo fenomenalnych jest co najmniej kilku w Borussii Dortmund. Do tego te zawirowania trenerskie, Terzić za Favra, za chwilę już świadomość, że będzie pracował Rose. Natomiast no, też wiemy, że te czasy pandemii, one dotykają szczególnie taki klub jak Dortmund, gdzie ten wpływ z dnia meczowego jest gigantyczny. To jest blisko 100 milionów dzisiaj mniej w budżecie z racji pandemii, a za chwilę kilkadziesiąt milionów następnych mniej, jeśli nie awansują do Champions League. I moje pytanie brzmi, waszym zdaniem, ilu zawodników tych do sprzedania za spore pieniądze ewidentnie będzie musiało się żegnać z Dortmundem, jeśli ten klub nie zagra w Champions League? No, dla mnie na pewno jakieś jedno duże nazwisko, czyli mam na myśli albo Jadona Sancho, albo Erlinga Haalanda. Natomiast nie wykluczałbym też odejścia obydwu, bo tak jak to odejście Sancho, no może nie przesądzone, ale jakby już zwiastowane jest od roku, no tak Haaland wątpię, żeby miał przyjemność z gry w Lidze Europy. Natomiast no, szczęście Borussii jeszcze polega na tym, że ma paru takich piłkarzy, których może no nie da się, jest to taki po prostu szrot, który trzeba spieniężyć, którego trzeba się pozbyć. Prawdopodobnie nie da się odzyskać włożonych pieniędzy za takich piłkarzy jak Nico Schulz, natomiast no chociaż zejdą trochę z budżetu płacowego, ale rzeczywiście ta sytuacja finansowa jest niewesoła i to nie jest jakby tylko nasza spekulacja, bo o tym nawet Wierchuszka klubowa. Ale zobacz, co się dzieje w tej chwili. Kończy karierę Łukasz Piszczek, wraca do Polski. Szmelcera nie ma od wielu, wielu miesięcy z powodu kontuzji. Jest niby ten Schulz jako zabezpieczenie tutaj Rafaela Guerreiro, ale prawdopodobnie za chwilę kogoś trzeba będzie kupić. Ale do czego dochodzi? Czy my się spodziewaliśmy, nie wiem, 6 tygodni temu, że w ogóle ktoś będzie podpisywał nowy kontrakt z Paslakiem? No ewidentnie nam się wydawało, że to jest koniec, że to jest game over, że to nie jest ten poziom. No, dużym problemem na pewno jest to, że nie tylko będzie dziura w budżecie, ale tak naprawdę pozycji do załatania jest dużo, bo tak jak mówisz, no jest jeden poważny lewoobrońca. Prawa obrona, jeżeli patrzę na Melniera i Moreya, no to też nie jest ten poziom, jaki oczekiwałaby Borussia. Brakuje na pewno stopera, potrzeba jeszcze kogoś do przodu, może na skrzydło, może do ataku. No, jest pewnie... Wiesz, myślę, że jak będzie chętny na akurat na przykład na mnie, to go chętnie was wyszli, no bo jest wysoka pensja. Ja myślę, że go nawet kokarką winie jeszcze na lotnisko odwiezie po tym, co on pokazuje. Czyli zobaczcie, wniosek jest taki, że jest problem z tymi doświadczonymi zawodnikami prawie na każdej pozycji. Zachwycamy się tymi młodymi, których mieliśmy na grafice i ty mówisz o tym, że może jeden poważny wyfrunąć. Ja obawiam się, że jak nie będzie Ligi Mistrzów, to może nawet i trzech wyfrunąć, a dwóch na pewno moim zdaniem z tego Dortmundu wyjedzie. No, to są goście, którzy już moim zdaniem przerastają BVB. No a bez europejskich pucharów, bez tej Ligi Mistrzów, może nawet w Lidze Europy czy tam Conference League, Borussia Dortmund się finalnie znajdzie, ale bez Ligi Mistrzów, do której klub się przyzwyczaił, to jest związane oczywiście też z finansowaniem, bo byłyby duże problemy, żeby tych chłopaków utrzymać, żeby płacić im pensje. No i przede wszystkim dla nich rozwój czysto piłkarski. No myślę, że oni będą się kisić w tym Dortmundzie, więc pierwsze co to telefony do agentów i szukanie poważnych klubów w Europie. Erling Haaland, on szybko chce robić postęp, on szybko chce zmieniać kluby, a jego menadżer Mino Raiola szybko chce zarabiać, podobnie jak jego tata. No na razie Erling Haaland bardzo szybko biega w ostatnim czasie, 36.04. Brakuje mu trochę do rekordu Alfonso Davisa, który biegał już 36.51 już na poziomie. Ale zachowując proporcje wzrostowe, waga, to jest naprawdę imponujące. Tak, natomiast do czego zmierzam? Wliczając spotkania w reprezentacji, 6 spotkań Erlinga Haalanda bez zdobytej bramki. Tego w tej piłce seniorskiej na najwyższym poziomie jeszcze w życiu Haalanda nie było. I jak sądzicie, czy to jest jakby sprawa dzisiaj właśnie całego tego zamieszania, że ten chłopak no, nie ma wolnej głowy, bo już go nęcą, bo już go kręcą? Czy coś się jednak zacięło podczas zgrupowania reprezentacji, gdzie umówmy się, że no... Nie grała Norwegia z Niemcami, Hiszpanią i Anglią w tych meczach, a Haaland nie mógł trafić. Znaczy, no ja rozumiem Mino Raiola, że on dzień zaczyna od tego, by przeliczyć, ile ma w portfelu, natomiast chyba troszkę niepotrzebny jest ten szum i można byłoby to robić bardzo bardziej dyskretnie, bo rzeczywiście chyba coś takie zamieszanie, taki harmider nie wpływa pozytywnie na piłkarza. No na pewno nie trzeba tego łączyć jeden do jednego z tym, że on się zaczął i nie strzela, bo nie zdziwię się, jak weekend strzeli hat-tricka w kolejnym meczu dwa gole. Natomiast
Natomiast rzeczywiście ta pokazówka i Tour de Europa, które sobie Mino Raiola odstawia, to chyba nie jest dobry moment. Można pewnie zrobić grunt pod interesy bardziej dyskretnie i może w troszkę innym momencie. Ja się tak właśnie zastanawiam, czy ten chłopak jest odcięty od tego. Tak bym obstawiał, że jest, bo wydaje mi się, że tutaj ojciec bardzo dużo bierze na siebie. No jest menadżer, no, znany na całym świecie. A co myślisz, że przyblokował Raiola i ojca i nie rozmawiają, nie SMS-ują? No nie, aż tak oczywiście nie uważam, że nie rozmawia z menadżerem i z własnym tatą, ale wydaje mi się, że tutaj dużo tego wszystkiego na siebie wziął właśnie ojciec, no bo menadżer ma też swoje interesy. No ojciec pracuje tutaj w dużej mierze albo w całości w interesie swojego syna, z czego też pewnie będzie miał pewne profity oprócz satysfakcji. I wydaje mi się, że on raczej jest sfokusowany na tej grze, tak jak go obserwuje, nawet jeżeli tych goli nie strzela, no cieszy się dalej grą w piłkę. Tak trochę wygląda jak taki nadal nastolatek, którego cieszy gra w piłkę i jak najdłużej chciałbym to oglądać. I faktycznie tutaj Marcin ma pewnie rację, że może nadejść najbliższa kolejka, Haaland ustrzeli, a być może nawet nie kolejka, tylko jutrzejszy wieczór w Champions League i być może Dawid pokona Goliata. No, ten pierwszy mecz na pewno był obiecujący i był, tak powiem szczerze, ponad stan formy i stan posiadania Borussii względem City. No, na pewno przed meczem 1-2 wzięliby w ciemno. Myślę, że po meczu jednak spory niedosyt, bo oba gole stracone po głupich błędach takich największych fajtów ostatnich tygodni, czyli Emreczana i Meuniera. Słuchajcie, mamy w tym sezonie, czy mieliśmy w tym sezonie kilka razy taką sytuację, że polscy piłkarze byli w 11 kolejki, byli wybierani nawet piłkarzami kolejki. No ponieważ pan Robert w tej chwili gdzieś tam dopiero sobie biega i szykuje się do powrotu na boisko, a panu Rafał z Augsburga akurat ostatnia kolejka nie wyszła, ale się nagle okazało, że na poziomie drugiej Bundesligi mamy człowieka, który nie dość, że trafił do 11 kolejki, to jeszcze w ogóle został piłkarzem całej kolejki. To jest, no nawet nie wiem, czy w tej chwili napastnik, czy ofensywny pomocnik, czy skrzydłowy. Najważniejsze jest to, dwie bramki, asysta, Martin Kobylański. Jak się z Martinem umawiamy, to Martin strzela. Tak było z Hertą, tak też było w tej kolejce z Osnabrück. Witamy cię, Martin. Witam serdecznie. Chyba musimy co tydzień rozmawiać, żebym strzelał te bramki albo asystował. Słuchaj, to tak w ogóle się tak dzisiaj tutaj przed programem zastanawialiśmy nad twoją nieregularnością. Jak to jest z tym Martinem Kobylańskim, że no jak ten chłopak już ma swój dzień, ma swój mecz, dostaje zaufanie trenera, to dzieją się rzeczy wielkie. Tak spoglądam na statystyki z tego sezonu, to są 4 bramki i 3 asysty na poziomie drugiej Bundesligi. Do tego oczywiście nie zapominamy o tych 3 bramkach zdobytych na poziomie Pucharu Niemiec. To jest taki bilans, który ciebie satysfakcjonuje, czy spodziewałeś się troszeczkę więcej? Znaczy myślę, patrząc na może na cały sezon, no to wiadomo, zawsze chcę więcej strzelać i asystować, ale no nie ukrywam, że nasza gra przez cały sezon nie jest najlepsza. Gramy dużo długich piłek i wiadomo, jako Beniaminek też nie jest najłatwiej ten pierwszy sezon, ale no mówię, trener miał w ostatnich powiedzmy tygodniach i miesiącach decyzję, że będzie próbował troszeczkę defensywnie grać, dlatego no nie grałem albo jak coś to tylko wchodziłem na parę minut, a teraz akurat się fajnie zdarzyło, że mogłem znowu od pierwszej minuty zagrać i no pokazać trenerowi, że jednak muszę grać, żebyśmy regularnie wygrywali i żebym drużynie dawał coś ekstra w ofensywie. Dlatego cieszę się, że właśnie mecz tak wyszedł i mówię, w piątek jest już następny mecz i no, na tą chwilę, tak jak z trenerem gadałem, w ogóle nie ma opcji, żebym nie grał, więc cieszę się, że no, jakby wróciłem na ten właściwy tor i znowu mogę na boisko od pierwszej minuty wychodzić. No myślę, Martin, że trener by się o to oszaleństwo, gdyby w swojej decyzji, gdyby nie wystawił zawodnika, który strzelił 2 bramki, dołożył asystę i został piłkarzem kolejki. To były pierwsze gole od 31 października 2020 roku. Tak tutaj stanowią fakten i datem, jak mówią Niemcy. Jeszcze ci przeczytam jedną statystykę. 349 minut na 1440 możliwych w 2021
roku. No jednak to musi być podrażniona ambicja kapitana, bo jednak wiemy, że ty w wielu spotkaniach wychodziłeś z opaską na ręku. Czy była jakaś dyskusja z trenerem? Dlaczego takie decyzje? Dlaczego zmiana stylu? No bo to jednak jest taka sytuacja dosyć niecodzienna, trzeba przyznać. No niecodzienna, no niejedne dyskusje były i w szatni, i też wyżej, też u dyrektora sportowego. Cytuj. Nie umie po polsku, ale jeszcze jak kogoś sobie znajdzie i przetłumaczy, to tak nie. Nie, no mówię, no sytuacja naprawdę ciężka. Mówię, żona dużo przeżywała ze mną, bo jednak jak przegrywasz mecze albo nie wiem, może remisujesz, ale grasz tylko po parę minut, przyjeżdżasz do domu, to musisz te piłkarskie problemy odstawić, ale to też nie jest takie łatwe, więc ostatnie miesiące nie były aż takie... aż takie super pod względem piłkarskim, ale mówię, dobrze z tego wyszedłem, dużo ćwiczyłem na siłowni, dużo próbowałem jakby tą całą motorykę i wszystko, co jest wokół, no budować, żeby po prostu przyjdzie ten dzień X i po prostu no pokaże swoją wartość. I właśnie w tym spotkaniu przyszedł ten dzień. Trener był 2 tygodnie na kwarantannie. W dniu meczu był jego pierwszy dzień, gdzie mógł znowu wyjść, więc jakby pokazało mu podwójnie, że na treningu dobrze się prezentuje i może zawsze na mnie liczyć. Dlatego drugi trener i cały inny sztab się tak zdecydowało, że gram od pierwszej minuty i myślę, że pokazało mu to podwójnie, żebym w następnych meczach znowu grał. Wiesz, jak to jest, jak człowiek idzie na kwarantannę, ma problemy, to zaczyna się dystansować do życia, może sobie pewne rzeczy przemyślał przez te kilkanaście dni i akurat podjął taką decyzję. Oby. Słuchaj, no bo jak tak patrzę na przykład na czołówkę u was w drużynie, to naprawdę gdzieś te twoje osiągnięcia w stosunku do rozegranych minut, one są bardzo dobre, no bo jeśli mówimy, że Proszowic to jest 7 bramek, 3 asysty, Kaufmann 4 bramki, 4 asysty i Martin Kobylański 4 bramki i 3 asysty, czyli tak naprawdę to jesteś na trzecim miejscu w klasyfikacji kanadyjskiej w drużynie, mimo że no na pewno tych minut trochę brakuje. No jasne, no trener i wszyscy wokół zawsze mówią, że no... Taką kwalitet, jak ty masz, zawsze musisz grać, ale mówię, no zawsze próbował w środku grać na trzech bardziej takich środkowych pomocników, a nie ofensywnych. I no, na mojej pozycji grał Felix Kross, więc zawodnik też, który parę minut w Bundeslidze i w drugiej lidze ma. I taka była trenera decyzja i to musiałem zaakceptować, bo jako kapitan drużyny też nie mogę gdzieś po gazetach dzwonić i wszystko o wszystkim źle gadać, więc próbowałem tą całą sytuację analizować. Wiadomo, z tatą, z menadżerem dużo rozmawiałem i przygotowywałem się na ten dzień X. Mówię, z Osnabrück. Fajnie, nawet bardzo fajnie wyszło i mówię, no wiadomo, 4 bramki, 3 asysty w porównaniu do ostatniego sezonu nie jest dużo, ale jednak patrzeć na całą drużynę to nie jest to mało i dlatego trzeba właśnie z tych momentów też brać pozytywne rzeczy i po prostu pokazać w piątek, bo w piątek następny mecz z Paderborn, ciężki przeciwnik, ale tam chcę się znowu pokazać, najlepiej znowu strzelić z dwie i już do końca sezonu zostać w jedenastce. Słuchaj, dobrze, że przejąłeś trochę genów po mamie, bo wiesz, jakby było wszystko po ojcu, naprawdę mogło być tam nerwowo w rozmowie z trenerem i dyrektorem, tak wyobrażałem sobie, że Andrzej, no to gdzieś ten jego telefon cały czas się grzał, kiedy nie grałeś. Znaczy dlatego zawsze, znaczy przeważnie zawsze jak rozmawiam z tatą, to mama jest za nim i tam troszeczkę czuwa nad wszystkim, bo jednak
też umiem być, mieć charakter po tacie, ale większość przyjąłem od mamy, dlatego tata był bardziej impulsywny i inaczej na niektóre rzeczy reagował. Ci piłkarze z Bałkanów, z Kotbus do dziś pamiętają, że tata rzeczywiście był impulsywny, grając u trenera Edegejera. Słuchaj, szalenie ważne zwycięstwo. No nie ma co ukrywać, to z Osnabrück, bo odniesione na wyjeździe, do tego w bardzo wysokim stosunku bramkowym. Uciekacie na ten moment ze strefy spadkowej. No tak, uciekamy. Ostatnie mecze naprawdę nie były takie złe. Mieliśmy z São Paulo w ostatnim tygodniu problemy. No, São Paulo jest najlepszą drużyną od drugiej rundy, więc oni tam naprawdę ekipę zebrali i czy z Adamem Dziugałem rozmawiałem, tam paru chłopaków znam z São Paulo i naprawdę tam się dużo zmieniło. Ale patrząc na tabelę, to te trzy punkty, to były nawet sześć punktów dla nas, bo i trochę w bramkach nam parę bramek zdobyliśmy i te punkty, więc mówię, teraz jest właśnie trzy mecze w jednym tygodniu i jak tam zbierzemy troszeczkę punktów, to naprawdę możemy się odbić od tej strefy, ale mówię, przegrywasz te trzy mecze, to te trzy punkty z Osnabrück ci mało dało, więc spokojna głowa. Dzisiaj jeszcze była regeneracja i od jutra już przygotowujemy się na następny mecz. Czujesz taką nerwowość w klubie? No bo oczywiście ten mecz był bardzo istotny. Odbiliście się od tej strefy, pokonaliście bezpośredniego rywala. Natomiast cały czas jakby nie ma jeszcze tego komfortu, bezpieczeństwa i świadomości, że już się utrzymaliśmy. No tak. No czuć w klubie, że jednak taka presja jest i przez właśnie koronę jednak nie wiadomo ile pieniędzy właśnie klub zbierze, jak jeszcze spadek, to wiadomo, że jeszcze mniej dostanie, więc dużo i dyrektor sportowy jest w szatni i tak rozmawia z chłopakami, bo po prostu każdy się boi spadku, dlatego dużo wokół klubu z nami rozmawiają i próbują nas budować jakby na następne mecze, że jednak tak jak teraz graliśmy, musimy grać przez ostatnie mecze i na pewno utrzymamy się w lidze, ale mówię, my zawodnicy to próbujemy co mecz dawać 100% siebie i dlatego ten mecz już jakby dzisiaj analizowaliśmy całe spotkanie i od jutra już pełna koncentracja na piątek i nowe rozdanie, nowe wyzwanie, 0-0 zaczynamy i oby ten mecz wygrać. Najlepiej też znowu 3-4-0 i żebym ja coś do tego dołożył. Martin, odpakujemy oczywiście w niemalowane, natomiast powiedz mi, czy twoja umowa, ona będzie obowiązująca w wypadku spadku, czy niezależnie od tego, czy zostajecie w drugiej, czy spadacie do trzeciej, to ty masz ważny kontrakt? Mam ważny kontrakt, bo jakby awansowałem z Braunschweigiem z trzeciej do drugiej ligi, więc jakby... Rok kontraktu mam, obojętnie czy w drugiej, czy w trzeciej lidze, ale mój cel jest jak najlepiej Bundesliga, ale z drugiej ligi też trzeba się cieszyć, więc jakby chcę grać z Braunschweigiem w drugiej lidze, a jak nie, to muszę od siebie jeszcze troszeczkę dać, żeby Braunschweig się utrzymał przeze mnie, tak jak awansowaliśmy do trzeciej ligi, że mogłem też od siebie coś dołożyć, więc umowę jeszcze jakby na rok mam, obojętnie czy druga, czy trzecia liga. Słuchaj, na pewno oglądasz Bundesligę, bo my tutaj głównie rozmawiamy o tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Kto na tobie robi w tej chwili największe wrażenie w Bundeslidze? Jako zawodnik czy jako drużyna? No, możesz się pokusić o oba typy, jako zespół, jako zawodnik. Myślę, że aktualnie naprawdę trzeba powiedzieć, że Frankfurt i Kostić naprawdę dobrą robotę robią. Jest tam też André Silva. Oni naprawdę fajnie się ich ogląda po prostu, bo oni grają chyba nie myślą za dużo, tylko po prostu znają swoją wartość i grają. I mówię, to naprawdę fajnie się ich ogląda. Dużo też oglądam Werder Bremen, bo znam tam jeszcze dużo zawodników, ale im to akurat za bardzo nie idzie aktualnie. Ale myślę, że Frankfurt naprawdę fajna drużyna, ich się fajnie ogląda. A jesteś zdziwiony tym faktem, że trener, który
dokonuje prawdopodobnie w tej chwili rzeczy historycznej i za chwilę ma szansę zagrać z Eintrachtem w Champions League, no jednak dogaduje się z Gladbach i odchodzi po sezonie z Eintrachtu Frankfurt po to, żeby prowadzić drużynę, która na pewno w tej Lidze Mistrzów nie zagra, prawdopodobnie także nie zagra w europejskich pucharach. Ty jesteś zdziwiony tą decyzją trenera Diego Hittera, czy nie? Jako patrzeć jako klub, to naprawdę jest ciężko, bo Frankfurt super, super miasto, drużyna też bardzo fajna. Nie wiadomo, czy może jakieś inne umowy już zostały podpisane, czy jacyś zawodnicy odchodzą, może to się trenerowi nie podobało. Tak jak czytałem, 7,5 miliona euro, to naprawdę jako zapłacić za trenera to naprawdę bardzo dużo, więc też może chciał to mieć, że klub za niego płaci. Ciężko powiedzieć, naprawdę mi się zdaje, że na bardzo, bardzo dobry trener i to jest jego decyzja, może ma rodzinę w Gladbach i dlatego tam idzie, to jest mi ciężko powiedzieć, ale mówię, ta drużyna bardzo fajna, ale Frankfurt, co w tym roku wyprawia, to naprawdę szapoba. Ale rozumiem, że po ostatniej kolejce, po tych dwóch bramkach i asyście w domu już spokojniej, tak? W domu spokojnie, rodzice spokojni, żona, dziecko, wszystko jest super, więc jakby przyjechałem do domu z uśmiechem razy trzy. No to słuchaj, życzymy ci, żeby za tydzień było razy sześć i żeby oczywiście Braunschweig utrzymał się na poziomie drugiej Bundesligi. Martin Kobylański dzisiaj był z nami. Gratulujemy raz jeszcze tytułu piłkarza kolejki. Gratulujemy dwóch bramek, asysty i trzymaj ten skład, chłopaku. Dziękujemy bardzo. Serdecznie, dzięki bardzo. Dziękujemy serdecznie. No, świadomość pełna młodego człowieka, co robić, nie jak jest grać. To może najczęściej w sumie takie w futbolu, że ktoś mówi, że no, chcę zagrać, żebyśmy jeszcze dwie sieknąć, żebyśmy wygrali 4-0. Raczej piłkarze uciekają jakąś taką kurtuazję, tak szukanie już alibi na Zasia. Mhm. I tu jeszcze słyszeliśmy od Martina, że była lekka nerwówka gdzieś tam za kulisami. Nie mówię tutaj o relacjach rodzinnych, tylko gdzieś tam w klubie, że no, też walczył o swoje. Myślę, że to też pokazanie charakteru gdzieś tam trenerowi, dyrektorowi sportowemu, całemu gdzieś tam sztabowi jest istotne, bo widzą, że to jest charakterny chłopak, który będzie walczył o swoje. Zresztą opaska kapitana też nie jest przypadkowa na jego ramieniu, chociaż faktycznie jak tak zerknąłem na te nasze statystyki, 1/3 możliwych minut rozegrana w tym roku, to jest naprawdę mało. To jest mało. Wiesz, 1/3 jest z jednej strony minut, z drugiej strony no, naprawdę te liczby się zgadzają. Bramek, asyst w stosunku do minut, które zagrał Martin. Słuchajcie, sprawa nieoczywistego zawodnika, bohatera może za dużo powiedziane, bo chcieliśmy dzisiaj wyróżnić Sorlota, który strzelił dwie bramki w ostatnim meczu ligowym. Ten bilans dzisiaj Sorlota w Lipsku to jest 5 bramek, 2 asysty w Bundeslidze, 1 bramka w Champions League, 1 asysta na poziomie Pucharu Niemiec, ale tak gdzieś komisyjnie tutaj wybieramy sobie kogoś co tydzień i tym razem stawiamy na Norwega. W sumie trudno powiedzieć, czy to jest taki symptom tego, że będzie już dobrze grał w Lipsku, że będzie tą taką dziewiątką, która spełni oczekiwania, czy jest to po prostu taka średnia statystyczna, jaką napastnik powinien w Lipsku nawet kiepski osiągnąć. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście troszkę nam się Sorlot powoli rusza. Troszkę się rusza, troszkę się przebudza. Być może pójdzie za tym jakieś takie zejście ciśnienia, bo na pewno na nim też była spora presja, skoro wszędzie się mówiło od Niemiec po Bundestag organizowany w Warszawie, że Lipskowi brakuje napastnika do zdobycia mistrzostwa, to pewnie on też ten ciężar naszych słów odczuwał. Być może. No i dla mnie taka jest istotna ta statystyka, że w ostatnich 5 meczach 4 gole, bo to pokazuje już jaką regularność na przestrzeni. Pierwszy dublet dla RB w tym sezonie. Tak, to też jest piłkarza Lipska. To też pokazuje jakby jak fajnie jest skonstruowana ta drużyna, że napastnik nie strzelał, a to się wszystko rozkłada. Strzelają obrońcy, brakuje chyba tylko, żeby Gulaci coś dołożył. Tak, ale wiemy jakie były zamysły, kiedy był ściągany do Lipska, to jednak była gwiazda Ligi Tureckiej, to był gość, który strzelał tam wiele goli. Wiemy kogo miał zastąpić Timo Wernera i jaki Werner miał poprzedni sezon w Barwach Byków, więc to było nie lada trudne wyzwanie i wydawało się już, że to się nie uda, że to się zupełnie nie uda, bo jesień była beznadziejna, bo nie boję się powiedzieć, że była beznadziejna. Pamiętam
jak podchodził Lipsk do spotkania z Istambułem, Başakşehir, i wydawało nam się, że to będzie ten mecz. On tam strzelił jednego gola, ale nie było to dłuższe przełamanie i być może na tym finiszu, a zobaczcie, Lipsk nadal walczy o trofeum, no o dwa trofea tak naprawdę, bo 5 punktów straty do Bayernu Monachium, no i jest w Pucharze Niemiec, gdzie moim zdaniem jest jednym z faworytów razem z Dortmundem. Słuchajcie, no to spoglądamy teraz na zestawienie Polaków, ich bilanse, wyniki, tabele i to wszystko, co staramy się porządkować po każdej kolejce. Robert Lewandowski, wiemy, z najpierw rowerek, teraz już zaczął biegać. Krzysztof Piątek wszedł w przerwie z Borussią Mönchengladbach, ale bez bramki. Łukasz Piszczek wszedł w 84 minucie meczu ze Stuttgartem. 25 minut aktywnych. Bartka Białka z Eintrachtem Frankfurt, zresztą szalony mecz pomiędzy Eintrachtem a Wolfsburgiem. Marcin Kamiński posiedział tym razem na ławce rezerwowych w rywalizacji z Borussią Dortmund. Po 90 minut zagrali też Polacy w Augsburgu, a więc Robert Gumny występujący na pozycji Jago i Rafał Gikiewicz. Druga Bundesliga. Adam Dźwigała, 90 minut z Erzgebirge Aue, wygrane spotkanie, przełożony mecz Fortuny, a więc no tutaj nie ma co analizować, jeśli chodzi o Bocka, Kownackiego, Piotrowskiego. Poza kadrą Stanilewicz, Kopacz, 62 minuty z Norymbergą, no i ten spektakularny, doskonały występ Martina Kobylańskiego. Czy mamy wyniki i tabelę? Na koniec jeszcze, żeby tutaj Państwu to przypomnieć. Tak to wyglądało w 28 kolejce. Który wynik was zaskoczył? Eintracht Wolfsburg? To na pewno było największe wydarzenie tej kolejki. Myślę, że mnie nie zaskoczył, bo stawiałem na zwycięstwo Eintrachtu, ale nie przewidywałem tak szalonej karuzeli w tym meczu. No i na pewno dla postronnego kibica, który nie sympatyzuje ani z jedną, ani z drugą ekipą, to był mecz, do którego jak ktoś zasiadł nawet przypadkowo, to śledził z wypiekami do ostatniej minuty. Szalenie ważny mecz w Kolonii między Köln a Mainz, natomiast ten trzeci wynik od końca, no to jednak niespodzianka mimo wszystko. Niespodzianka, choć nieskromnie powiem, że gdzieś tam w moich tweetach można odkopać małe przewidywanie tego, że mogło do tego dojść. Natomiast no rzeczywiście wiadomo, niespodzianka, bo to dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie. Proszę zobaczyć, tak wygląda tabela. 65 punktów Bayernu, 60 ma Lipsk. No walka o trzecie miejsce pomiędzy Wolfsburgiem a Eintrachtem Frankfurt. 7 punktów straty do strefy Ligi Mistrzów Borussii Dortmund. Jeszcze więcej, bo dokładnie 9. Bayer Leverkusen, który w poniedziałek tylko zremisował z Hoffenheim na miejscu barażowym, z taką samą liczbą punktów co Hertha BSC, Arminia Bielefeld na miejscach spadkowych, Kolonia Schalke, ale też Państwo dzisiaj u nas widzieliście, jak wyglądają te ostatnie kolejki drużyn, które walczą o utrzymanie. A teraz chyba jeszcze Hertha na Mainz jedzie, więc wesoło. To jest klasyfikacja strzelców. 35 pan Robert, 23 Andre Silva, 21 niestrzelający od 6 spotkań, biorąc pod uwagę reprezentację i klub, Erling Haaland, 18 goli Weghorsta i 14 bramek Saszy Kalajdzicia. Tak wygląda pierwsza piątka. 11 kolejki kickera. Ferman, Heinrichs, Orban, Nilsson. Mamy też Lukoku, mamy Ektora, mamy Kamadę, mamy Zabicera, jest Durm. Po raz 7 w tym sezonie Andre Silva i po raz 2 piłkarz Lipska. Nikogo z Bayernu w 11, nie wiem, czy taki przypadek był w tej kolei, w tym sezonie. No ale wiesz też, jakich było dużo zmian. Bayern to już chyba nigdy nie zagra w takim zestawie z Unionem. To jest niemożliwe, bo to chłopaki z drugiej drużyny, którzy wychodzą w pierwszym składzie, nie do rotacji, nie na ostatnie minuty, tylko od pierwszych minut, to się zdarzyć nie może. Na deser zostawiłem sobie Tymoteusza Puchacza i jego dzisiaj romans z Unionem Berlin. Pamiętamy, no kiedyś Tymek z takim dużym dystansem jakby podchodził do klasy takiego zespołu jak na przykład FSV Mainz. No wiedział, co mówi. Zobacz, Mainz dramatycznie walczy o utrzymanie, a gdzie jest Union? No właśnie. On twierdzi, że się dogadał. Że to jest dzisiaj kwestia tylko porozumienia między klubami. Wiemy, że Lenz odchodzi do Eintrachtu Frankfurt. No tutaj ewentualnie do rywalizacji mamy Gieselmana, który leczy kontuzję, i Rajersona, Norwega, no piłkarza, który chyba lepiej czuje się po prawej stronie. No tak, no rzut oka w tabelę postronnemu kibicowi mógłby dać do myślenia, bo Union jest 7, więc teoretycznie trafia do solidnego zespołu. No znaczy nie teoretycznie, praktycznie też. Natomiast wydaje mi się, że taki klub skrojony idealnie pod profil piłkarski Puchacza, czyli
czyli piłkarza no głównie bazującego jednak na tej fizyce, na wybieganiu, na waleczności. Union to jest zespół, który najwięcej kilometrów przebiega w Bundeslidze i taki po prostu ma styl gry, że na boisku się haruje, zwłaszcza te wahadła muszą jeździć od pola karnego do pola karnego. No i ta konkurencja do gry bardzo taka przeciętna. No Ryerson, tak jak mówiłeś, prawonożny zawodnik grający częściej po prawej stronie. My nie mamy tutaj Lenca, ale wiemy, że Lenz odchodzi. No Lenz idzie do Eintrachtu, bo tak, to też jest jakby jakaś informacja dla puchacza, że z Unionu Berlin można się do klubu walczącego o Ligę Mistrzów wybić. No a Gieselman to piłkarz, który przed rok temu zagrał tam chyba z Fortuny Düsseldorf, zagrał chyba 400 minut, więc no drzwi są otwarte. No generalnie tam rywalizacji z Robertsonem i Mendym nie ma. Wydaje mi się, że to byłby dobry ruch. No, o tym Mainz trochę, z tego trochę się śmialiśmy już przy okazji rozpoczęcia sezonu. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, że pozostał w polskiej lidze, no bo wiemy, jak idzie Lechowi. Chociaż były te występy w europejskich pucharach, więc jakieś doświadczenie tam puchacz pewnie zebrał. Daleko nie miałby ze swojego rodzinnego miasta do Berlina, bo ze Świebodzina do Berlina to lekko minimalnie dalej niż do Poznania, także też jakoś daleko od rodziny i rodzinnych stron by nie był. A tak czysto piłkarsko, no pewnie finansowo też, no Union nie płaci jakichś kosmicznych pieniędzy, ale to zawsze jest przeskok, pierwsza Bundesliga, Ekstraklasa. Ja byłbym też od niego jakoś tak spokojny, bo tak jak często się Gumnego... Takie naturalne przejście. Ale często się Gumnego czepiałem, że jest taki niemrawy, ciapowaty na boisku, tak puchacz wiem, że po prostu wejdzie i pewnie będzie od poniedziałku do piątku, jeżeli mu tylko nie zamkną przed nosem siłowni, bo już będą go mieli tam dość, to będzie harował, więc... No 36 meczów rozegrał w tym sezonie Tymek i ja tutaj jestem jakby spokojny w dwóch aspektach. Pierwsza, etyka pracy, bo to ma. Druga, ja myślę, że on jest takim piłkarzem troszeczkę podobnym do Tomka Hajty. To znaczy, bardzo by się męczył, gdyby nie mógł rozmawiać, mówić, przekazywać swoich myśli, więc to gdzieś moim zdaniem bardzo szybko spowoduje, że nauczy się języka, żeby być ważną postacią w szatni, żeby się móc komunikować z kolegami, z trenerem, z dziennikarzami, z kibicami. Ja właśnie o tym chciałem powiedzieć, ja nie wykluczyłem tego, że już poczynił jakieś kroki, zresztą jest to chłopak wychowany na zachodzie Polski, gdzie to jest dość naturalne, w szkołach niemiecki jest jednym z podstawowych języków, więc nie zdziwiłbym się, gdyby te podstawy Tymek już miał, no bo to jest zupełnie inne wejście w klub, w miasto, w nowy kraj. Wejście w miasto. No, w tych czasach to brzmi groźnie. Słuchajcie, dzisiaj La Liga, oczywiście Bonita, magazyn Ligi Hiszpańskiej. Mnóstwo magazynów u nas w tym tygodniu. W środę o 19:00 przypominamy Siedmiu Wspaniałych. Zapraszamy w imieniu Tomka Smokowskiego. Będzie też magazyn Ligi Włoskiej. Będzie w czwartek Najlepsza Liga Świata, czyli magazyn Champions League. No ale dzisiaj pewnie wszyscy kibice piłki niemieckiej będą wieczorem z wielkimi emocjami, wypiekami na twarzy czekać na to, co wydarzy się w Paryżu, a jutro no, zobaczymy, jak zagra też Dortmund. Bardzo dziękujemy za dziś. Damian Gąska, Die Qualität, Weszło FM. Dziękuję. Marcin Bożencki, TVP Sport. Dziękuję bardzo. To było kolejne wydanie magazynu Bundestock. Jak chcecie taki kubeczek, to wpadajcie do naszego sklepu. Jak nie, to pijcie z butelki. Kłaniamy się bardzo serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.